Ja teraz wracam z powrotem do Stanisławowa na parking i na 9 stycznia to by było tyle jazdy. Jutro rano będzie trochę jazdy. Czytam, że tam jest problem taki, że to jest kwestia pierwszych dwóch rezerwacji, odstęp w około 10-15 minut, także może być tak, że zdążę pojechać z jednymi. Drudzy przyjadą w momencie, jak będę jechał na lotnisko, albo już będę wracał. Albo też jest taka opcja, że obie rezerwacje mniej więcej w tym samym czasie przyjadą, co mi by było na rękę, bo to tylko jeden wyjazd będzie. Prawie cały bus pełny. Właśnie, jeszcze na jutro muszę busa przyszykować na tą ewentualność. Na razie to tyle. Później jeszcze po eko groszek z przyczepką. Dużo roboty nie ma. Mówię, teraz jest sezon zimowy, czyli mało rezerwacji. Moment po sezonie, przed sezonem. Także robota na spokojnie. Dużo jakichś tam dodatkowych, znaczy dużo, niedużo. Kilka dodatkowych takich zajęć mam, żeby sobie jakiś czas wypełnić. Dzisiaj jeździmy z Seatem Toledo 1.2 benzyna. Koni nie wiem ile ma, ale całkiem przyjemnie jeździ jak na to 1.2. Brat bliźniak Skody Rapid. Tutaj obok Skoda stoi. Mówię, samochód wygląda tak normalnie, budżetówka. Mówię, jakieś te plastiki takie. Dupę nie urywa, nie? No ale na te potrzeby parkingu to jest ok auto. Dacie są podgrzewane lusterka, elektrycznie ustawione lusterka, jakieś tam sterowanie z kierownicy, głośniej, ciszej, jakieś tam inne pierdoły, przełączanie stacji. No, a tutaj się zagłębiać nie będę w szczegóły tego samochodu, bo to nie o to chodzi. Dobra, idziemy do busika teraz. Przestawimy go sobie bliżej. Szybki, czerwony Vivaro 1.9. Może i nic specjalnego, ale ludzi wozi. Zagada? Nie zagada. Zagada? Nie zagada. Zagada, patrzymy. Ojej. Pamiętajcie, że raz, dwa, trzy, cztery kropki to jest połowa stanu na bagnecie. Niemal źle, minus 5 sztuk. Dobra, niech sobie chodzi ten samochód. Jakieś 15 minut po północy jest, a nawet więcej, 33 minuty po północy. Już 10 stycznia. Niecałe 8 godzin do końca zmiany. Byłem w busie nadawić powietrze w kołach. Najlepsze jest to, że wskazać ciśnienie to wskaże, ale już napompować to nie za bardzo. Jedziemy teraz na parking. Tam na pierwszą w nocy dojrzałem, że jest niby jakaś rezerwacja. Zobaczymy ile w tym prawdy. Jeszcze niecałe pół godziny, żeby tam dojechać, ale to na spokojnie. No, zupełnie inaczej się jedzie, bo to bez powietrza w kole to trochę kwadratowo. Przeglądałem początek materiału. Trochę słabo wygląda temat z oświetleniem tam Seata, ale to będziemy nad tym pracować. Zresztą nie ma ciśnienia. Mówię, nagrywać będę jak będę miał czas, bo czasami sytuacja na tyle dynamicznie się rozwija na parkingu, że nawet nie ma czasu myśleć o takich rzeczach, żeby przykładać kamerę z samochodu. Trzecia godzina, rezerwacja z 5 rano, 5 osób już zawiozłem na lotnisko. Z pierwszej w nocy 6 osób jeszcze nie przyjechało. Także zobaczymy jak to będzie. Mamy godzinę za 15.04. Właśnie grupę 6-osobową odwiozłem. Chwilę obecną jazdy busem nam wystarczy. I zostaną nam te dwie rezerwacje już na Seata Toledo. Tak odśnieżona droga na lotnisko. Po drugiej stronie analogicznie. Cześć i czołem! Po 7 jest, proszę Państwa, ze 20 minut. Gonimy teraz, ile fabryka dała i ile można na stację benzynową po paliwo.
do naszego samochodu roboczego. Od na Astry 1.7 turbo diesla ze stacji benzynowej lecimy po ekogroszek i z tym ekogroszkiem naginamy na cegielnię. Tam go wyrzucimy, wracamy na parking i do domu. No dobra, na miejscu jesteśmy i zamknięte. Sezamie, otwórz się. Dobra, zapakowani w ekogroszek, lecimy na cegielnię. 8 godzina i taka zimowa aura. Dwadzieścia po ósmej gonimy na parking, załatwiamy resztę, co wyszło po drodze i spadamy do domu. Dobra, parkujemy teraz Opelka, przesiadamy się do Renówki, do domu i to by było na tyle z dnia dzisiejszego.